Dzień dobry, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, bardzo lubię Greka Sparowa i będę często, myślę, analizował jego partie. No, nie muszę chyba przedstawiać Mistrz Świata w szachach, znane nazwisko na całym świecie. Moi drodzy, jego przeciwnikiem w 1994 roku był 19-letni Władimir Kramnik, wschodząca gwiazda. Przyszły Mistrz świata w szachach licząc od tamtego roku, i zapraszam serdecznie tutaj do analizy. Dwóch rosyjskich wspaniałych szachistów grało E4 ze strony Kasparowa. Właśnie E4, rzadko chyba się widywało, że Kasparow grał E4. Z tego co kojarzę, to głównie chyba D4 zagrywał. No ale to mniejsza oto Tutaj kramnik odpowiedział C5. Skoczek na C3. A właśnie, czy się szykuje zamknięty gambit? Gambit, zamknięty system obrony. Socylijskiej typu G3 Skoczek E2 i goniec G2 i tak dalej Zobaczymy Skoczek C6 ze strony czarnych Skoczek z G na E2 Taki niespodziewany ruch troszeczkę Gdyż można spróbować grać na przykład G3 cały czas, goniąc G2 i grać właśnie ten system zamknięty. Tutaj skoczek F6 ze strony czarnych. No i uwaga, D4 nastąpiło, więc to taka można powiedzieć mała zmyłka, a skoczek z F3 tak naprawdę po wybiciu i tak ląduje na D4 czystego, czystego miejsca bez znaczenia większego. Myślę, że takie element mały, psychologiczne zaskoczenie, ciężko powiedzieć, ale to może nie mieć większego znaczenia w tym wypadku. E5 ze strony kramnika, skoczek z B na D5. Z D, B, z D na B5, D6 zostało zagrane, no to trzeba grać w ten sposób, nie możemy tutaj skoczka absolutnie wpuścić na D6 za cenę tego gońca, choć, choć takie partie się widywało, ale to do, do rzadkości to należy. D6 ze strony właśnie czarnych, goniec G5. Główny tutaj myk jest taki. Że białe muszą walczyć przede wszystkim o punkt D5, dlatego koniec G5 jest zagrywanym ruchem bardzo chętnie i często w tym wypadku, gdyż po wybiciu tutaj skoczek ma wolną ścieżkę. Moi drodzy, to jest jeszcze teoria. A6, skoczek A3, B5, mamy wariant świeśnikowy w obronie sycylijskiej, tak zwany. No i po tym ruchu B5 grozi B4. No więc trzeba zareagować. Skoczek D5. Od razu uciekamy tutaj do centrum i widzimy teraz sens tego posunięcia goniec G5. Nie można wybić 5 na 4 Ok. Goniec na E7 zasłonić się trzeba. No i tutaj goniec wybija skoczka. To jest bardzo ważny element strategiczny u białych, gdyż wymiana gońca za skoczka powoduje to, że ten skoczek D5 może dłużej sobie stać w centrum i walczyć. C3 ze strony białych. Tutaj y, dla ciekawości y, jest też taki wariant C4. W razie czego? Ale nie będziemy się tutaj rozwlekać nad tym wariantem. C3 poszło roszada ze strony czarnych i skoczek C2. No właśnie, ruch C3 jest po to, żeby przerzucić skoczka, przemanewrować go przez E3 na przykład, lub czasem też gra się skoczkiem na B4. W pewnym momencie A4 można szarpać te pionki, jak grają czarne. Wieża B8 to jest solidny ruch. Generalnie spotyka się też takie posunięcie jak goniec G5. Chodzi o to z tym gońcem, żeby pilnować pola E3. Jakby skoczek tutaj zagrał, no to chętnie tutaj goniec pewnie tego skoczka by wybił. Głównie walka jest o punkt D5, więc goniec. Na przykład na E6 skoczek, E7 walczymy o punkt D5. Na no mojej drodze, tutaj właśnie wieża B8 zagrał Kramnik i posunięcie H4. Jak to zwykle bywa u Kasparowa, ofensywny zawodnik szuka okazji do zaczepki. Taki ruch H4 jest czystą prowokacją do tego, żeby wybić Pionka, ale tego Pionka niestety nie można tak bezkarnie zbić. Dlaczego? Otóż wyobraźmy sobie, że goniec zbił Pionka no To Hetman wskakuje na H5 i atakuje gońca, atakuje H7. Jak goniec odejdzie, to jest mat na H7. E, tu trzeba było zagrać G5, ale po G3 tracimy figurę, więc taka pułapeczka bardzo sprytna. Aczkolwiek ten goniec, e, pionek, przepraszam najmocniej, e, też uwalnia czasem wieżę do jakiejś tam akcji w przyszłości. Oczywiście w tym momencie nie można tego zrobić, bo goniec broni. Mój drodzy, skoczek E7 zagrywa kramnik. Decyduje się właśnie na to bezwzględnie, że po biciu gońca, co poszło w partii, dwoją się pionki. Wprawdzie te piony mają szansę tutaj wyjść do centrum. Ten król, powiedzmy, jest nieco osłabiony, ale niekoniecznie musi być bardzo zaatakowany. Chociaż wszystkie gwiazdy na niebie wskazują, że tego króla będzie trzeba atakować poprzez właśnie jakiś tam Hetman H5, ewentualnie przerzut wieży i na 3 to się wszystko zgadza, pionek do góry i tam może być niebezpiecznie. Ale tutaj e, zawodnicy grający tu teorię, e, myślę, że zdawali sobie z tego sprawę. Znaczy, czarne sobie na pewno z tego sprawę zdawały. Hetman D2, spokojny ruch, e, tutaj przygotowuje długą roszadę. Poza tym, Hetman ma tam jakieś opcje na H6. Goniec B7 za takim na pionka. I uwaga, moi drodzy, goniec D3. Pewnie niektórzy, no tak powiem, brzydko pukają się w głowę, po co goniec D3. Przecież goniec uderza w swojego pionka, a strategia mówi, że lepiej ustawiać pionki w tym wypadku na czarnych polach, tak jak na przykład tutaj, żeby goniec między nimi ładnie chodził. Ale różnica teraz jest taka, moi drodzy, że ten pionek no okej, okay, i blokuje gońca, tylko że czarne muszą próbować grać przez F5 albo przez D5 jeżeli chcą coś tutaj e, próbować grać aktywnie więc tak czy siak ten pionek zostanie tutaj wymieniony w pewnym momencie, a goniec będzie stał aktywnie, patrzył na króla taka to, słuchajcie, myślę, że ciekawostka warto e, o tym wiedzieć, warto zresztą dużo wiedzieć, moi drodzy o szachach, D5 nastąpiło właśnie w tym momencie i Pionek spokojnie wybił na D5, Hetman wybił na D5. Tego typu pozycje są troszkę skomplikowane, ale myślę, że struktura pionów pokazuje, że tutaj białe mają nieco wygodniejszą pozycję. Chociaż powiem wam szczerze, że mógłbym grać spokojnie tę pozycję czarnymi i byłoby w miarę ok. Ale dobra pójdźmy dalej. Kasparow tutaj w ogóle nie patrzy, że wisi mu pionek. Tutaj oczywiście tego piona zbić na G2 nie wolno, bo jest wieża G1. I związanie na króla. W tym momencie nastąpiło E4, no taki agresywny, można powiedzieć, ruch, i moi drodzy, w tym momencie goniec zagrał na E2, no bo musiał. No i teraz pytanie, czy wymienić hetmany, czy wybić na A2? Co byście wybrali, grając czarnymi? Moi drodzy, mimo wszystko, wymiana hetmanów. E no, najlepsza by chyba dla czarnych nie była ze względu właśnie na słabą strukturę pionków i taką słabszą końcówkę. Na przykład, jakby tutaj czarne chciały powalczyć którąś wieżą o wolną linię, to zawsze mamy wieża D1 i jesteśmy szybsi białymi, i tą wolną linię opan opanowujemy. Dobrze chyba powiedziałem. Jak nie to poprawcie jak zwykle przepraszam z góry. Moi drodzy, tutaj chodzi o to, że skoczek fajnie sobie idzie na b4, na d4, na e3 może fajnie stanąć po ewentualnym f5 sobie gramy g3, pilnujemy f4. Tymi figurami po prostu białymi stoimy wygodniej i nieco blokujemy figury przeciwnika i myślę, że ta końcówka jest bardzo przyjemna dla białych i faktycznie jest ta końcówka lepsza. Dobrze, tak nie poszło. Kramnik czujnie wybił pionka. Tutaj zauważmy: Hetman, no nie, no nie robi krzywdy. Absolutnie tutaj, białym skoczek broni A1. Wszystko, wszystko działa. W tym, po tym posunięciu, jak się domyślacie, pewnie Hetman już wskakuje do akcji. Właśnie Hetman leci daleko na H6, żeby postraszyć króla. To trzeba zagrać. Tutaj Kasparow miał to na pewno przeliczone. Hetman zagrał na E6. Idzie do, do swojego obozu bronić, powiedzmy, tego króla w jakiś sposób. Może F5 się uda zagrać, ale Kasparow gra dosyć dynamicznie. Skoczek D4. Bardzo ładne miejsce dla skoczka z atakiem na Hetmana. Hetman zagrywa na B6. No, i teraz moi drodzy przyszła pora na wprowadzenie ciężkiej artylerii do akcji, mianowicie wieża H3. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda, jak wieża by sobie zagrała na G3 z szachem i z matem na G7. Cóż to, cóż to za proste szachy, prawda? Tak się ty tylko oczywiście wydaje. Tutaj czarne absolutnie się ładnie bronią, grają król H8. No i tak naprawdę powierza G3, tutaj powierza G8 po prostu i się bronimy, więc Kasparow wybiera inną drogę do ataku. Goniec G4. Takie troszeczkę dziwne posunięcie na pozór, gdyż co ten goniec tutaj chce osiągnąć tak naprawdę? Zobaczcie, strzela w diagonale i o co tutaj tak naprawdę chodzi? Generalnie ten goniec może wspomóc skoczka na F5 powiedzmy po wymianie. Goniec by był na F5 i tutaj grozimy matem. Są takie opcje też można próbować grać goniec na F5, próbować dać matę, jakby skoczek wymienił. Skoczek może idzie na F5 i próbujemy na, na G7 dać mata. Takie opcje istnieją, ale będziecie bardzo zaskoczeni za chwilę, moi drodzy. Wieża G8 zostało zagrane. No właśnie. I czy teraz goniec F5 tutaj można zagrać? No nie bardzo, bo jest wymiana, wymiana i wieża tam sobie na G2 może spokojnie zbić pionka. Tutaj matów nie ma dla czarnych. Teraz można się zastanowić, piekielnie silne posunięcie zagrał Kasparow, znaczy, może inaczej, silne, znaczy na pozór silne, jeżeli grają ludzie, jeżeli grałby program komputerowy, silnik. No to silnik tutaj szybko temperuje białe. Ale trzeba przyznać, że to jest właśnie twórcza gra kasporowa. Od razu tak przed ruchem troszeczkę napięcia wprowadzimy. I trzeba przyznać, no, Majstersztyk, ten człowiek kochał atakować. On musiał wymyślać jakieś takie opcje ataku, bo na przykład ja nie widzę teraz tak sensownie, co zagrać białymi, żeby wzmocnić atak na tego króla. Jak to zrobić, moi drodzy? Niezwykle trudny ruch. Mianowicie skoczek zagrywa na E6. No w ogóle łapie się za głowę, o co tu chodzi. Naprawdę niesamowite, ciekawy ruch. Czarnymi powiem wam, że można się wybronić, ale za chwilę to pokażemy. W tym momencie kramnik zagrywa najlepsze w danym momencie posunięcie, jest to wieża G6. Ja już tłumaczę. Co by było, jakby na przykład tutaj wieża albo pionek Powiedzmy, co by było, jakby pionek zbił na F6. No to Hetman zbija na F6 z szachem wieża G7. Moi drodzy, wieża D7 jest po tokach. Nie ma jak bronić skoczka. Odbijamy tutaj skoczka z naciskiem na G7. Próbować można na przykład H5, H6. Cokolwiek. Tu jest wygrana totalnie białych. E, co by było na przykład, jakby wieża zbiła na G4. Hmm? Zaskakujące posunięcie, skoczek na g5, kolejna podstawka drugiej figury, ale już nie taka oczywista, gdyż jak pionem zbijamy, to bierzemy hetmana na b6. To jest właśnie ten myk, o którym mowa i tutaj grozi mat na h7, moi drodzy, więc należałoby raczej, no królem nie uciekniemy, bo na h7 i na f7 dajemy mata, więc jakby wieża wybiła, to jest hg. Grozimy matem na H7. Jeżeli król ucieka, zauważcie, że jak zbijemy król ucieka, no to tam skoczek się zasłania na chwilę, ale tutaj jest zbicie na F6 i jest mat nieunikniony, albo strata oczywiście Hetmana na F6. W każdym razie wygrana Białych byłaby przesądzona. Tutaj, moi drodzy, wieża G6 została zagrane. Silny ruch, oczywiście obronny, jedyny. Hetman zagrał na F4, bardzo sprytne odejście i zobaczcie, że bronimy gońca przy okazji, ale też atakujemy wieżę na B8. No i co się okazuje, teraz trzeba zagrać bardzo dokładnie czarnymi, żeby tej partii nie przegrać, a nawet uzyskać jakieś szanse teoretyczne. No silniki nam tu od razu pokazują, no oczywiście trzeba z silników y, na pewno korzystać w rozsądny sposób. Moi drodzy, Karen Kramnik zagrał wieża E8, co nie było najlepszym posunięciem, ale... Jakby Kramnik zagrał goniec na D5, no to tutaj jest obrona i od razu jest podważenie skoczka. Mm -hmm. o no właśnie, zobaczmy co. Jaka tutaj najlepsza odpowiedź dla Kasparowa by była? No myślę, że trzeba było grać w ten sposób, żeby atakować wieżę. Tutaj goniec jakby wybił na E6 jest od razu dosyć forsowna opcja. Bicie na G6, skoczek na G6, Hetman F6 z szachem krugie 8, no i H5. Grozimy tutaj H6, na przykład MAT grozi. No, ale zauważmy, że jest bicie na H3. No właśnie, właśnie, właśnie. O co chodzi? Tutaj Hetman jest broniony i e, widać, że dwie figury mniej na ten moment jest dla białych, ale jest wtrącony również A D6. Takiego posunięcia nie rozpatrujemy, bo ten ruch na pewno przegrywa dla czarnych. Bijemy Hetmanem, atakujemy wieżę, atakujemy tu, atakujemy tu. Białe sobie spokojnie radzą. Po tym posunięciu na przykład Hetman C5, jedyny sensowny ruch, bo jeżeli na przykład H6 w tym momencie by było grozimy matem, to jest Hetman E5 i bronimy się czarnymi. Więc należy wybić, pionek by wybił e, i posunięcie gh. Okazuje się, że się wyrównało, jest jeden pionek więcej u czarnych, i teoretycznie czarne mają tutaj spore szanse na zwycięstwo. No cóż, kramnik no nie przewidział y, aż tak daleko pewnie tego wariantu, dlatego też zagrał inaczej. Ja się nie dziwię, ale to słuchajcie, on miał 19 lat dopiero w tamtym okresie. Grając z Kasparowem, mistrzem świata, więc na pewno tam ręce drżały, yy, znając życie troszeczkę, więc to na pewno respekt zadziałał, no i, pru, no i szukał, szukał, ale to, jest, to są tylko oczywiście moje przypuszczenia, nie zagłębiajmy się za bardzo. Moi drodzy, po wieża E8, jak dalej grać? Otóż, wjeżdża wieża D6, yy, kolejna figura do obozu przeciwnika, robi się naprawdę gorąco, ale Kramnik znajduje wtrącony ruch, skoczek D5, troszeczkę się broni, no ale teraz, yy, moi drodzy... Yy, Powiem tak, albo gramy posunięcie, które daje e, dalej atak dla białych, albo gramy ruch, który wyrównuje albo jest gorszy. I to jest, e, to jest bardzo trudne teraz, co zagrać. Zauważmy, że e, no, Tutaj wisi skoczek, tu wieża podważa. Wprawdzie tutaj można teoretycznie zbić Hetmana, ale jak zbijemy Hetmana, skoczek bije Hetmana. Powiedzmy, bijemy tutaj e, gońca, no to wieżą możemy odbić na G4. Tu się e, zwyczajnie wyrównuje sytuacja, nic się e, złego nie dzieje. No, i Kasparow zagrywa nieprawdopodobne posunięcie w tym momencie, według mnie, ale daleko policzył, naprawdę daleko. Szapo babo, e, coś nieprawdopodobnego w tym momencie nastąpiło H5. W ogóle o co chodzi? Hetmany wiszą, figury wiszą, a on sobie rusza pionkiem bandowym, jak gdyby nigdy, jak gdyby <ścoughs> się pogubiłem. Sorry, e, po prostu idzie sobie pionem. E, ok, i teraz w tym momencie Skoczek zagrywa na F4. Moi drodzy, czy Kasparow bierze hetmana? Nie, po co mu hetman? Zbijana na g6, ale plomba. Bicie wieży nastąpiło. No właśnie, no właśnie. Tutaj hetman wybił tę wieżę. Zauważcie, że białe mają hetmana mniej. Na czysto hetman mniej, absolutnie. Ale jest forsowna dalej gra. Mianowicie, wieża biega 7, król g8. Bicie na f7, nie ma innej opcji. Król zbija, no i bijemy, dorabiamy Hetmana. No i zauważcie, że się w figurach i pionach wszystko wyrównało, lecz jest bicie na E6. No i teraz pytanie: czy zbić na E6? Absolutnie nie, moi drodzy. Wtrącamy, piękne posunięcie, goniec na F5. Myślę, że nie trudne już. Trzeba męczyć króla g 7 zawsze tego skoczka możemy w każdym momencie wybić. No i Hetman na g6. Tutaj nie można iść, bo jest mat, na F8 należy zagrać. Hetman zbija na F6, król E8. No i koniec na E6. Zobaczcie, tyle kombinacji, tyle się działo w tej pozycji, a koniec końców wyszło na to, że białe mają pionka więcej. Tylko albo i aż pionka więcej. Plan białych jest prosty. Marsz pionem do góry. Tutaj wszystko jest kontrolowane. Goniec kontroluje Hetman. Wszystko po drodze jest kontrolowane. Ten pionek ma wolną drogę tutaj do przemiany. No cóż, ale Kramnik w tym momencie zrobił ogromną gafę, ale to też nie dziwne. W ciężkiej pozycji bardzo łatwo obłąd. Hetman zagrał na f8. Jak w tej pozycji można wygrać? Można sobie zatrzymać na chwilę materiał, moi drodzy. Otóż Goniec zagrywa na d7. Czarne się poddały, z prostego powodu, bo jak będzie bicie, to jest Hetman. E, bardzo ładna partia Kasparowa, i będę myślę, że częściej Kasparowa tutaj omawiał, bo warto. Ja na nim się wychowałem, więc się będę z wami dzielił swoimi spostrzeżeniami. A tymczasem dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Trzymajcie się serdecznie, do, do zobaczenia. Na razie, cześć.